uwaga, bo to będzie ważne, dlatego uwaga, to co kieruje człowiekiem, to są jego myśli, to są jego wnioski, jego przemyślenia. Jak człowiek coś wymyśli, to potrafi to zastosować, to potrafi to zrobić, to potrafi dokonać różnych rzeczy. Człowiekiem kieruje jego myśl, ale człowiekiem kieruje też hormon. Hormony kierują ludzkim działaniem. To znaczy, pod wpływem hormonu, na przykład takiej adrenaliny, noradrenaliny, kortyzolu, to człowiek się potrafi zachować zupełnie jak nie człowiek. Chcę powiedzieć również, że pod wpływem innych hormonów, chociażby testosteronu, człowiek się zachowuje nie jak człowiek. Pod wpływem takiej oksytocyny, czy człowiek się zachowuje nie jak człowiek, jak nie przymierzając anioł. I dlatego to, co kieruje człowiekiem, to jest logika, rozum i hormony. I chcę wam powiedzieć, że ogromnie ważną rzeczą w życiu człowieka jest logika i rozum. Ale informuję tego, kto nie wie, że oprócz tej ważnej rzeczy, dużo silniejsze działanie mają hormony. To znaczy, jeżeli masz podjąć jakąś decyzję w życiu i jesteś zalany hormonami, jeżeli masz podjąć jakąś decyzję w życiu i jesteś wypełniona hormonami, to wiadomo, że ta decyzja będzie nielogiczna i niewłaściwa i niesłuszna. I dlatego tutaj ważny jest rozum. Rozum jest potrzebny człowiekowi nie po to, żeby zwyciężyć z hormonami. Rozum jest po to u człowieka, że przy użyciu rozumu, przy użyciu myślenia, przy użyciu silnej woli wyłączyć hormony na czas podejmowania decyzji. A jak się tego nie da zrobić, to decyzję podejmować wtedy, kiedy nie jest się wykąpanym, zalanym i wypełnionym hormonami. I dlatego decyzje, jeżeli mają być logiczne w życiu, jakakolwiek decyzja, którą podejmujesz, jeżeli ma być logiczna i masz z niej korzystać ty, a nie twoje hormony, to masz te hormony wyłączyć, a więc przede wszystkim nie dać się ponieść emocjom. To znaczy, jeżeli czujesz emocje i czujesz taką potrzebę, żeby zrobić coś w życiu, to daj sobie siana i się uspokój, ponieważ żadna decyzja podjęta pod wpływem hormonów nie jest decyzją logiczną.